Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem zwarci i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy dziś dla Państwa mecz drugiej kolejki fazy grupowej tego turnieju, a to oznacza zażartą walkę o punkty. Reprezentacja Polski zmierzy się z Portugalią. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramek. Nie wyglądało to najlepiej i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Sędzia nie ma wyjścia i sięga po żółty kartonik. Ale mnie zastanawia ta gorąca głowa tak wcześnie w meczu. Teraz będzie się grało znacznie trudniej. Faktycznie, to właściwie pierwsza taka wpadka. Każda następna może oznaczać dyskwalifikację, a przed nami praktycznie całe spotkanie. Uderza Milik. Dobra interwencja. Pewny chwyt. Rzut wolny wykonany nieźle, ale ostatecznie nie zagroził poważniej bramce. I teraz piłka do Arka Milika. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo. Uratował zespół. João Felix. Dobrze tam szedł Zieliński. Pewnie zabrał piłkę. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Z przyjemnością patrzy się na powtórki takich goli, Tomku. Zobaczmy tylko to dwójkowe rozegranie. Palce lizać, uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Jest bramka dająca prowadzenie, zrozumiała satysfakcja trenera. Teraz zapewne będzie chciał, by potwierdzili swoją wyższość, strzelając jeszcze jedną bramkę. Jedno bramkowe prowadzenie bywa kruche. Polacy na prowadzeniu. Czy utrzymają ten wynik? I teraz Karol Linetty ze spokojem przejmuje piłkę. Piątek. Ruben Neves. João Felix. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Bardzo dobrze znalazł się Jan Bednarek. Linetty nie zapanował teraz nad sytuacją. Źle podał. João Cancelo. João Felix. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Otrzymał Krzysztof Piątek. Dogranie Krzysztofa Piątka do środka. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Nieudana interwencja i wciąż trafia w słupek. Zagrożenie nie minęło. Słupki i poprzeczki to kapryśni sprzymierzeńcy. Tym razem jednak bramkarz miał szczęście, aż odetchnął. Nie ma gola i wciąż tylko jedna bramka do odrobienia. João Felix. João Felix. A teraz będzie dobra okazja. Ach, bardzo blisko było. Mógł być dobry strzał. Ale obrońca na posterunku. Teraz aż się prosi, by centrować.
obronił, ale piłka w grze. Doskonale się teraz zachował, było groźnie, ale nie. Bruno Fernandes, okazja, robią naprawdę sporo, żeby wyrównać. To nie była może stuprocentowa okazja, ale z pewnością widzieliśmy zupełnie przyzwoitą próbę. Rzeczywiście, niewiele zabrakło. Atakują Portugalczycy, to może przynieść owoce. Podanie znajduje Bruno Fernandesza, ale strzał zablokowany. Będzie ruch dla Portugalii. Czy uda im się teraz wyrównać? Głęboko w pole karne zagrywa. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Ruben Neves. João Félix. Blisko! Piłka odbija się od poprzeczki. Wylatuje jednak za boisko. Potężna bomba. Soczyście siadło na nodze. Gdyby piłka poleciała ciut niżej, to nie byłoby szans na obronę. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. João Palinha. João Palinha. Dobry odbiór Linettego. Krzysztof Piątek. Będzie groźna sytuacja dla Polski. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik. Może być zaraz groźnie. No i nici z tej dobrej akcji. I teraz piłka do Arka Milika. Podanie do Linettego. Podanie dociera do Linettego. Uderza na bramkę. Gol, proszę Państwa. To może być rozstrzygające trafienie. Mają już dwie bramki przewagi. Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie, brawo. Na razie 2-0. Portugalczycy strzegą posiadania piłki, widząc w nim klucz do sukcesu. Tyle tylko, że niezbyt potrafią skorzystać z tej optycznej przewagi. Ciężko idzie im dziś atak pozycyjny. Gra kombinacyjna niespecjalnie się klei. Stanęli w środku pola i nie potrafią przebić się z ataku. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Ciekawe teraz podanie nad linią obrony. Spójrzmy. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Gol! Niezwykła sytuacja! Naprawdę tutaj nie musiała wcale paść bramka. A teraz możemy ponownie przyjrzeć się całej akcji, po której padła bramka.
Już po pierwszym uderzeniu mógł być gol, ale bramkarz interweniował, choć nie na tyle skutecznie, by uniemożliwić dobitkę. Ale trzeba powiedzieć, że strzelec zachował zimną krew w tej sytuacji. Bramka kontaktowa dla rywali wyraźnie poirytowała menedżera. Jego piłkarze jakby stanęli w miejscu. Nie wróży to niczego dobrego. Mamy teraz wynik 2-1. Starannie budują ten atak, szukają jakiejś dziury w obronie. Ale stracona okazja. Szkoda, bo przecież wystarczyło zachować teraz większą koncentrację. Udane zagranie przy piłce Ricardo. No cóż, nie udało się dobrze opanować piłki. Wyjeżdża z nią poza linię bramkową. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Tracą teraz piłkę. Bardzo źle podał. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Teraz z piłką Neves. Bruno Fernandes i strzał na bramkę. Spokojna teraz interwencja. Bez trudu sobie tutaj radzi. Akcja Portugalii. Popatrzmy, jak to się rozwinie. Zablokowany ten strzał. Dziesięć minut do końca tego meczu. Milik. Dobra sytuacja na centrę. Chyba zbyt czytelne to dośrodkowanie. Przejmuje piłkę przeciwna ekipa. Jan Bednarek dobrze przejmuje piłkę. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik. Dobra okazja na bramkę. Pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Bruno Fernandes. Ruben Neves. Strata piłki. Spalony. A mogło być tu groźnie. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia.